Dzień dobry, Grzegorzu. Dzień dobry. Prawie 3 lata minęło. Widzę, a u ciebie tylko gorzej. Dziurka. Brak kasy. No widzisz, dlatego jestem. Mój drogi, jak wspominasz tę wizytę 3 lata temu? Jak przez mgłę. Inny człowiek widzę, tak wydaje. Duże zmiany u ciebie, duże zmiany. Prawda? Wydaje mu się. Nie no, przypakowałeś, panie. Trochę ćwiczę, trzeba mieć kondycję, wiesz, na trasach koncertowych. Mój drogi, 3 lata minęło, mniej więcej 3 lata od naszego ostatniego spotkania. Co się w tobie zmieniło? Chyba nic znaczącego. Po prostu uważam, że wiesz, jakby doświadczenie zebrane na koncertach, wszyscy graliśmy, myślę, że przez te ostatnie 3 lata kilkaset koncertów. W naturalny sposób, myślę, rozwinęło mnie to jako artystę i prywatnie też dojrzałem. No kurczę, 30 za chwilkę. Czy to nie jest tak, że stałeś się pewniejszy siebie? Bo jak byłeś tu 3 lata temu, to byłeś jeszcze taki troszkę... Tak, to na pewno, wiesz, 3 lata temu, można powiedzieć, 3-4 debiutowałem i stawiłem pierwsze kroki w branży muzycznej i w tym całym twoim ulubionym show biznesie. Więc poznawałem wszystko, wiesz, byłem mega zdystansowany i do ludzi, i do sytuacji, bardzo ostrożny. Teraz jakby o wiele łatwiej przychodzi mi występowanie w programach, czy generalnie występy na żywo, bo jakby to doświadczenie właśnie sceniczne dało mi bardzo dużo pewności. Zbudowało mnie jakby od tej strony artystycznej. No a prywatnie jakby też wiesz, wiele się wydarzyło dobrego. Jestem szczęśliwym człowiekiem, więc jakby spokojnie do wszystkiego podchodzę i pewnie stąpam po ziemi. Rozmawialiśmy przed rozpoczęciem wywiadu trochę o showbiznesie. Czego cię on nauczył? Czego cię te 3 lata pracy w showbiznesie nauczyły? Przede wszystkim ostrożności. I jeśli chodzi o poznawanie nowych ludzi, budowanie relacji i przede wszystkim utwierdziło mnie jakby w zasadzie, którą sobie postawiłem na samym początku, która dotyczy jakby mojego życia prywatnego, że oddzielam, wiesz, grubą granicą, grubą kreską życie zawodowe od prywatnego i po prostu na pewne tematy konsekwentnie nie rozmawiam. Powiem ci szczerze, że te 3 lata temu, jak robiłem z tobą wywiad, mówię, okej, no udała się płyta, jest na fali, ktoś ją stworzył, bo ty niewiele jeszcze maczałeś w niej swojej dłoni. I nie pokładałem zbyt dużych nadziei. Mówię, dobra, kto mu napisze kolejną płytę, jakby co to będzie? A tu patrz, takie zaskoczenie. Jest utwór, ja słucham, mówią chyży, ja mówię, jak to możliwe? Od piątku płyta włączam. Genialna. Każdy utwór. Panie. Nie. O panie, powinienem powiedzieć. Jak to się stało? Małą wiarę masz w ludzi. Małą wiarę. Trzeba pokładać. Widzisz? A ja wierzyłem, że się tobie uda. Słuchaj, nie. Nie robmy tego w tę stronę. Ja natomiast wierzyłem i widzisz. Przyznaję się do tego. Natomiast jestem pod wielkim wrażeniem. Sądzę, że ten rozstrzał dzięki temu i moje zaskoczenie jest dużo większe, więc jest dużo ciekawiej. Wiesz, ta płyta powstawała 2 lata. Więc ten rozstrzał czasowy jest dość duży i dlatego mowa o momentach. Ciężko było się skupić na jakimś konkretnym okresie, bo utwory powstawały jakby w długich odstępach czasowych i dotyczyły właśnie poszczególnych chwil, sytuacji, historii, momentów i właśnie stąd nazwa też płyty. Momenty. Mowa o różnych momentach, zebrane doświadczenia w jedną całość. O jakby ubrane w szlachetnymi, pięknymi dźwiękami. I świetnie dopracowanymi. Cała płyta jest świetnie dopracowana. Dziękuję. Natomiast słuchaj, no, przy pierwszej niewiele tam robiłeś. Tutaj nagle zdecydowałeś się komponować, pisać teksty. W większości płyta jest stworzona przez ciebie. Tak, mogę jestem tak powiedzieć. Albo autorem, albo współautorem wszystkiego, co się tutaj znajduje. Łącznie z etapem, uczestniczyłem w etapie czynnie produkcji i przez mastering, wiesz, wskazówki i tak dalej. Także to wszystko, jakby byłem obecny na każdym etapie powstawania tej płyty, tego albumu. Pierwsza płyta miała taki posmak trochę żalu w tekstach, w muzyce, a ta ma więcej radości, miłości. Czy to jest tak, że kolejny etap w życiu ją tak cię inspiruje do tego, żeby stworzyć tego typu płytę? Ja
tak jak twierdziłem 3-4 lata temu, tak podtrzymuję, to mnie inspiruje życie i to, co się dzieje u mnie lub wokół mnie, u moich znajomych, przyjaciół, rodziny. I taka jest płyta. Teraz jest, tak jak to wypowiedziałem, jestem szczęśliwym ojcem, mężem, muzycznie też się spełniam, rozwijam. To jest dla mnie bardzo ważne i to słychać. No. Kiedy poczułeś, że ta płyta odniesie albo odniosła sukces? Kiedy jest taki moment w życiu artysty? Kiedy co? Jest utwór trafia na pierwsze miejsce? Czy ktoś dostaje wysyłać jakąś opinię? Ciężko powiedzieć. Dla mnie sukcesem jest moment, w którym oddaję skończony i zaakceptowany przeze mnie już w 100% materiał do tłoczni, gdzie już wiem, że teraz to już maszyna sama się będzie, wiesz, toczyła, gdzie ja już swoją pracę wykonałem. I już w tym momencie oczywiście odchodząc od tych wszystkich emocji typu niepewność, co i jak to będzie wyglądało, czy się przyjmie, czy się nie przyjmie, to jestem dumny, że stworzyłem coś nowego, coś co ujrzy światło dzienne, dotrze do moich słuchaczy, czym będę mógł się pochwalić. To jest pierwszy taki moment. Drugim momentem jest oczywiście moment, kiedy zaczynamy promować album singlem. Jest zawsze taka lekka nutka obaw, czy singiel zadowoli moich dotychczasowych fanów, czy swoją różnorodnością i jakością oraz innym brzmieniem dotrze do nowych słuchaczy. Jaka będzie generalna recenzja? I to są takie kolejne z momentów. Teraz już jesteśmy po pierwszym singlu, który, jak się okazuje, przyjął się naprawdę ponad oczekiwania, bo jest aktualnie na pierwszych miejscach chyba wszystkich możliwych list. Tak, jest najczęściej granym utworem w Polsce. No i spływają pierwsze recenzje po premierze płyty, które są naprawdę dla mnie zaskakująco dobre. I to, oczywiście nie lubię się chwalić, ale to są naprawdę ważne rzeczy dla mnie. Takie, gdzie czytam recenzje i czytam. I nie czytam o zwykłym progresie, o drugiej płycie, która jest jakaś, tylko czytam o rzeczach, które ja, nie mówiąc nikomu, wiesz, jakby myśli, które czytam, są spójne z tym, co ja czuję i czułem, tworząc tą płytę. Mówiąc o brzmieniu, o inspiracjach, wiesz, o warstwie lirycznej, o tekstach. I to mnie cieszy, że są ludzie, którzy dostrzegają tą zmianę pozytywną i widzą w tym mnie, wiesz, że to jest nowy Chyży, a nie że Chyży, który jest podobny do kogoś. Tak. A czy to jest tak, że do domu przynosisz pojedyncze utwory już skończone i na przykład puszczasz Agnieszce? Jest to część utworów, jakby wstępne zarysy powstawały w ogóle w domu. Jakieś pierwsze tam komponowanie na gitarze, czy jakieś pierwsze dźwięki, czy zarysy, linie melodyczne praktycznie, duża część powstała w domu. Wiesz, bo ja tworzenie utworu w tej warstwie muzycznej to jedno, a potem jeszcze wymyślanie linii melodycznej to drugie i potem jeszcze pisanie tekstu to trzeci etap już. Więc spora część powstawała gdzieś tam w zaciszu domowym albo w studiu razem z moim przyjacielem. A czy musiałeś walczyć z wytwórnią o to, co będzie na płycie? Czy to już zdanie należało tylko i wyłącznie do Ciebie? No właśnie, na szczęście nie. I cieszę się bardzo, że tak to właśnie wyglądało, że nie musiałem nikogo jakoś specjalnie przekonywać do tego, że to, co robię, będzie dobre. Jakby gdzieś tam dostałem kredyt zaufania i myślę, że dobrze go wykorzystałem. Sukcesu Skrzydla, ten rok będzie dla Ciebie wyjątkowy? Bardzo. Wiesz, druga płyta, tak się mówi, że to jest, ciąży taka duża presja zazwyczaj na artystach, bo z jednej strony po bardzo udanym debiucie jest jeszcze większa obawa przed tym, że druga płyta może się okazać a. gorsza od pierwszej, b. nie trafić właśnie do i nie pogodzić dotychczasowego słuchacza z tym, o którego też chciałem zawalczyć materiałem, który się tutaj znajduje. Więc te obawy były duże, natomiast sukces u Skrzydla, tak już upraszczając i wracając do pytania, bardzo, bardzo. Pojawia się mnóstwo pomysłów już na kolejne materiały, aczkolwiek aktualnie skupiamy się na
na promocji tej płyty, na koncertach. Nie mogę się doczekać. Już tak naprawdę rozpoczął się sezon koncertów letnich, plenerowych, na których gramy sporą część tego materiału, testując tak naprawdę, wiesz, publiczność. Reakcje są naprawdę super. Powiedziałeś, i chciałbym móc traktować muzykę już tylko jako pasję i sztukę. A teraz jak traktujesz? Powiedziałem to zapytany o to, jak widzę siebie za 50 lat, tak. Mhm. Traktuję tak samo, natomiast wiesz, tutaj jest to, o czym rozmawialiśmy. Jest pewna swoboda na tworzenie i kredyt zaufania na tworzenie muzyki, natomiast to jest normalne i wytwórnia cały czas oczekuje, że to będzie płyta, która się dla nich dobrze sprzeda. A ja chciałbym móc mieć kiedyś na tyle dużą swobodę i spokój zawodowy, by móc eksperymentować i robić różne dziwne rzeczy z muzyką, takie niespodziewane, by móc, wiesz, po prostu zaskakiwać, niekoniecznie zważając na to, czy płyta się sprzeda, czy nie. Mhm. A na jakim etapie teraz jesteś? To znaczy, co dla ciebie jest najważniejsze w życiu? O, najważniejsze, no to rodzina zawsze była najważniejsza i staram się to godzić z muzyką, z moją największą życiową pasją i sposobem na życie. No, jakby cała sytuacja jest o tyle łatwiejsza dla mnie dzisiaj niż sprzed 3 czy 4 lat, bo nauczyłem się właśnie organizować życie i godzić te dwie dość obszerne i zajmujące rzeczy, no, jakim jest dom, rodzina, wiesz, bycie ojcem i mężem i godzenie też trasy, która latem bywa bardzo intensywna. No i długa, i to długa. Jest chyba tak, że cię dzień w dzień nie ma w domu. No, bez przesady, wiesz, tak? Jakby wyjeżdża się czasami czwartek, piątek, sobota, niedziela, wraca się w poniedziałek i jest się poniedziałek, wtorek, środa, powiedzmy, w domu, tak? Więc nie ma, wiesz, tragedii. Są zawody, które są zdecydowanie bardziej czasochłonne. A czy synowie chodzą już na twoje koncerty? Bywają, ale wiesz, gdzieś... Biegają w koło i nie rozumieją? Nie, bardzo... Bardzo mocno jakby czują muzykę i udają, oczywiście, że grają na różnych instrumentach, ale jakby myślę, że przyjdzie jeszcze czas na to, żeby ich wdrażać i myślę, że przyjdzie czas, że sami po prostu poczują, czy chcą iść tą drogą, czy nie, jeśli o to chcesz zapytać. Nie. Tak po prostu. Okay. Agnieszka, twoja żona powiedziała o tobie bardzo czułe zdanie, że nauczył mnie ciepła, empatii i spokoju. Chciałem zapytać, czego ty ją nauczyłeś. Wiesz co, no, nie, czyli nie coś to z ciebie można wyciągnąć. My po prostu jesteśmy. Jest nam dobrze ze sobą i myślę, że właśnie w naturalny sposób, jeśli dwie osoby są ze sobą długi czas, to uczą się od siebie tych dobrych cech i ucząc się żyć wspólnie, jako jeden organizm, wiesz, pracuje się nad tymi złymi cechami, rzeczami, które gdzieś tam przeszkadzają, a wyciąga się na wierzch i zaraża się tymi dobrymi rzeczami. Więc myślę, że to wyglądało. Pozostawiając związek na boku, dalej w niego nie wchodząc, a co ciebie denerwuje? Co jeszcze ciebie rozprasza w codzienności? Co mnie rozprasza? Ciężko powiedzieć, bo jakby na ten moment... Kiedy Grzegorz się denerwuje? Kiedy ja się denerwuję? Bardzo rzadko, mimo że jestem, można powiedzieć, cholerykiem, może nie, ale bardzo łatwo mnie, wiesz, można wyprowadzić i doprowadzić do zdenerwowania, chociaż takich sytuacji w moim życiu jest naprawdę teraz bardzo mało. Jakby muzyka wprowadziła na tyle dużo harmonii w moim życiu, że jakby oddając się jej, a wolny czas spędzając z rodziną, tak naprawdę nie mam kiedy się denerwować. Co będzie drugim singlem? Można zdradzić, czy nie? Albo jednym z kolejnych? Wiesz co, nie wiem, czy można zdradzić, ale zdradzę. No to mów. Myślę, że Noc i dzień. Dobrze, czyli pierwszy utwór na płycie. Pierwszy utwór. A piątka, niech pomyślą, że to ja, czyli mój ulubiony póki co i polecam. Rozważę go przy następnym. Po prostu rozważę. Tak. Wiesz, to, wiesz, no, ja mam swoje typy, ale świat i branża muzyczna rządzi się swoimi prawami. Wiesz, są osoby, które
o tym decydują i tak naprawdę są to szefowie stacji radiowych, którzy mają konkretne targety i swoje badania i na tej podstawie typują singla, który według nich i ich opinii rozegra się w ich stacji najlepiej. Po pierwsze zapraszamy na koncerty, po drugie płyta od niedawna w sklepach i polecam każdy utwór. Pozbyłeś się podziękowań na płycie, na pierwszej były. Były. Jakby wszyscy, którym chciałem podziękować, podziękowałem osobiście. Stwierdziłem, że największym podziękowaniem dla moich fanów, bo oni są bardzo ważni, bo ta płyta jest oczywiście przede wszystkim dla mnie, ale też dla fanów, dzięki którym właśnie mogę robić to, co robię, no to największym podziękowaniem jest płyta sama w sobie i muzyka, która tutaj jest. Gratuluję płyty. Gratuluję tego, jak się zmieniasz, bo to naprawdę cudo. Zwłaszcza... To może po drugiej płycie uwierzysz we mnie bardziej. No właśnie wiem, jak to brzmi, ale chciałem się do tego przyznać, bo uważam, że to nawet dla ciebie lepiej wyjdzie, jeżeli ja powiem prawdę, że zastanawiałem się, kurde, jak to będzie, co on stworzy nowego, jak ktoś mu napisał utwory w większości, a tu sam nagle stajesz, piszesz i one są genialne, a rzadko chyba... Znaczy ciężko jest przebić sukces pierwszej płyty. Nie wiem, czy już ją przebiłeś, czy przebijesz, ale według mnie jakościowo, no pewnie już każdy to powiedział, że jakościowo, jakby twórczo, no to jest ona ciekawsza, to jest dojrzalsza. Inna i zupełnie inna bajka, płyta. Tak. Dziękuję, gratuluję, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.